Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 10. Oto dzieje rodu synów Noego, Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie. Synami Jafeta są Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. Synami Gomera są Aszkanaz, Rifat i Togarma. Synami Jawana są Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. Od nich wywodziły się narody wyspiarzy, podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. Synami Chama są Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synami Kusza są Seba, Hawila, Sakata, Raema i Saptecha. Synami Raemy są Szeba i Dedan. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehowot Ir i Kalach oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach. A Misraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lechabitów, Naftuchitów, Patrusytów, Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni oraz Kaftorytów. Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta, nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów, Hiwitów, Arkitów, Synitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków. Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy. To są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów. Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. Synami Sema są Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram. Synami Arama są Uz, Hul, Geter i Masz. Arpachszad zaś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera. A Heberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan. A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Hasramaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Diklę, Obala, Abimaela, Sabę, Ofira, Hawilę i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana. A siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich. To są synowie Sema, według ich plemion, języków, krajów i narodów. To są plemiona synów Noego, według rodów ich w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie.